Przed sklepem w lesie stoi w kolejce mnóstwo zwierząt. Niedźwiedzie, lisy, wilki, jeże i inne. Przez kolejkę przepycha się zając. Rozpycha inne zwierzęta łokciami. Wreszcie jest na początku kolejki. W tym momencie łapie go niedźwiedź i mówi: Ty zając, gdzie się wpychasz? Na koniec! I mach! Rzuca go na koniec kolejki. Zając znowu się przepycha, ale znowu łapie go niedźwiedź i odrzuca na koniec. Zając powtarza swój wyczyn jeszcze kilka razy, ale za każdym razem niedźwiedź wyrzuca go na koniec. Wreszcie obolały zając otrzepuje się z kurzu i mówi do siebie: A, do diabła! Dzisiaj sklepu nie otwieram. Konduktor do pijaka: Bilet proszę. Nie mam kasy. A na wódkę pan miał? Kolega ugościł. A na podróż to już nie dał? Na to pijak wyciągając flaszkę: Jak to nie dał? Mówi babcia do dziadka: Idź stary, zobacz, czy w piwnicy nie ma jeszcze jednej flaszki koniaku. Przecież byłem w zeszłym tygodniu i nic nie znalazłem. No idź stary. Dziadek poszedł. Szuka, szuka, szuka i znajduje flachę całą zakurzoną, brudną. Przeciera etykietę i czyta koniak. Uradowany idzie na górę i zaczynają z babcią pić. Po chwili nabrali ochotę na dziki seks. Zaczynają się kochać. Mija godzina, dwie, trzy. W pewnym momencie babcia pada i pyta dziadka: Ty, stary, co tam było napisane na tej etykiecie? Dziadek mówi, że koniak. Babcia, żeby się przekonać, bierze butelkę w ręce. Dmucha, przeciera etykietę i czyta: Koniak nie może, wlać dwie krople. Na wiadro wody.